Witam serdecznie. Dzień mamy co prawda chłodny, ale wierzę w to głęboko, że nasza obecność tutaj, a przede wszystkim obecność Chrystusa pośród nas, naprawdę dzisiaj nas duchowo rozgrzeje. Niektórzy pewnie wiedzą, więc tylko dla nich będzie to przypomnienie. W piątek po południu pojechaliśmy w gronie 16 panów do Rajczy. Znam tych ludzi, bo niektórych znam już wiele lat, ale muszę wam powiedzieć, że miałem przywilej zobaczyć, jak ci ludzie wychodzą ze skorupek. I mam nadzieję, że w najbliższym czasie zarówno żony przekonają się o tym, jak też i cały zbór, który wierzę głęboko doświadczy służby naprawdę przemienionych w ludzi, którzy mają zupełnie inne myślenie. Na tym spotkaniu czytaliśmy Słowo Boże, rozmawialiśmy dużo. Jeśli chodzi o piątek, to zaczęliśmy dość wcześnie, bo już przed 8:00, skończyliśmy po 1:00. No i w sobotę dołożyliśmy jeszcze 4 godziny. I zaczęliśmy od takiego wersetu. Ja chcę tylko fragment tego wersetu przeczytać. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego. I od tego prostego stwierdzenia rozpoczęła się działalność Kościoła, który trwa po dziś dzień. Ci, którzy przyjęli słowo. Nie ci, którzy zaczęli gdzieś chodzić, nie ci, którzy się skrzyknęli, nie ci, którzy chcieli coś w swoim życiu zmienić, ale ci, którzy przyjęli słowo Jezusa. Co znaczy przyjąć słowo? Każdy z nas rozumie, co znaczy przyjąć jakiś dar. Przyjąć, czyli go zaakceptować, rozradować się nim, bo jak nie przyjmujemy jakiegoś daru, no to go wrzucamy gdzieś do szafy i on sobie tam leży. Ale jeżeli go przyjmujemy, staje się ono treścią naszego życia, jesteśmy wdzięczni i ten dar w jakiś sposób kształtuje naszą osobowość. I tak stało się ze słowem, które przyjęli ci ludzie właśnie, którzy usłyszeli to słowo. I to słowo zaczęło kształtować ich życie, ich myślenie. Dzisiaj będziemy o tym zresztą później mówili. I pytanie, które powinniśmy sobie zadać dzisiaj na początek naszego zgromadzenia. Czy ja jestem człowiekiem, który kiedykolwiek przyjął Słowo Boże? Czy ja przyjąłem Słowo Boże? Czy ono stało się treścią mojego życia? Do czego to doprowadza? Podam dwa przykłady. Najpierw Pan Jezus powiada: ja nie czynię swojej woli, ale wykonuję to wszystko, co mi powiedział Ojciec. Czyli przyjął całkowicie słowo swojego Ojca i według tego słowa postępował. Drugi przykład to apostoł Paweł, który powiedział: ja już nie żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Przyjął słowo Chrystusa i to słowo doprowadziło starego Pawła, właściwie wtedy jeszcze Szawła, do śmierci, a w to miejsce pojawił się Paweł. Paweł apostoł, pełen obecności Jezusa Chrystusa. Jak jest ze mną? Jak jest z każdym z nas? To są bardzo ważne pytania i mam taką nadzieję, że dzisiaj, kiedy będziemy wychodzili z tego miejsca, jedni wcześniej, drudzy później, będziemy mieli świadomość tego, że albo nie przyjąłem tego słowa, po prostu chodzę sobie do jakiegoś kościoła, albo przyjąłem to słowo i mam świadectwo w postaci mojego przemienionego życia, którego inaczej, gdyby nie to, że Boża łaska mnie dotknęła, nigdy bym nie zmienił. Bo ani mi nie chciało się tego zrobić, ani nie wiedziałem, jak to należy zrobić, ani nawet jakbym wiedział, że trzeba to zrobić, nie wiedziałbym jak, nie znałbym żadnych środków do tego, ale Bóg okazał mi łaskę i Bóg sprawił, że narodziłem się na nowo, jestem zbawiony i mogę dzisiaj na tym miejscu zaświadczyć,
że przyjąłem słowo, a ono ukształtowało zupełnie nowe życie we mnie. Teraz podejdziemy do siebie i przywitamy się sprawnie, szybko i z radością. Trzy elementy: sprawnie, szybko i z radością.